No. A teraz przechodzimy właśnie do tej głównej części tego głównego wykładu, czyli enzymy Bołotowa. Co to takiego jest? Jak to działa? I jak to wykonać sobie samodzielnie? Proszę Państwa, to jest książka Borysa Bołotowa pod tytułem Zdrowie człowieka w niezdrowym świecie. Autor tej książki, Borys Bołotow, ukraiński naukowiec, to jest naukowiec z prawdziwego zdarzenia. Jest to człowiek, któremu wielu innych naukowców mogłoby co najwyżej buty czyścić. Można powiedzieć, że on wyprzedza swoją epokę, albo nawet może nie wyprzedza swoją epokę, tylko on jest po prostu z innej epoki. Dlatego, że jak my wiemy, nic nowego pod słońcem. To wszystko już było, tylko zostało przed nami ukryte, żebyśmy nie znali tych rzeczy. No i ten człowiek po prostu żyjąc w naszych czasach, on to wszystko odkrywa. Książka ta jest miejscami dość trudna, ale naprawdę i tak warto ją przeczytać, bo zawsze coś w naszych głowach zostanie. Można ją przeczytać 2-3 razy, można sobie pozaznaczać, ale moim zdaniem to jest lektura obowiązkowa dla każdego, komu leży na sercu własne i naszej rodziny zdrowie. Te informacje, których się dowiecie z tej książki, to nie dowiecie się znikąd. Po prostu to jest książka jedyna w swoim rodzaju. On tutaj odkłamuje chemię, biologię, nawet zagadnienia polityczne tutaj znajdziecie, ale spojrzenie jego jest pod zupełnie innym kątem. Ale no, książka jest dość gruba i jest obszerna, tematyka jest bardzo obszerna, natomiast ja dzisiaj skupię się tylko na jednym preparacie. Są to tak zwane enzymy, albo inaczej kwas Bołotowa. I właśnie o tym przeczytałam w tej książce po raz pierwszy i to jest w ogóle chyba jedyna książka, która to opisuje. Dopiero później, jak ta książka wyszła, jak on właśnie przekazał wiedzę o tych enzymach, to dopiero to się rozniosło i w tej chwili macie w internecie tysiące przepisów na enzymy Bołotowe. Większość fałszywa. I dlatego postanowiłam dzisiaj, ponieważ też mnóstwo dostaję zapytań o te enzymy, postanowiłam Wam dzisiaj przedstawić, jak własnoręcznie wykonać ten cudowny preparat, który nie tylko odnowi naszą tą naturalną bakteryjną florę jelit, ale może nas wyleczyć z najcięższych chorób, łącznie z chorobami nowotworowymi i to nie tylko układu pokarmowego. Otóż co to takiego są enzymy Bołotowa? Jest to produkt fermentacji mlekowej. Dlatego, że jak wiecie, kiszonki, wszystkie te produkty fermentacji mlekowej są dla człowieka niezwykle zdrowe. Dlatego, że bakterie kwasu mlekowego potrafią tak przekształcić składniki roślinne, że one są dla nas znacznie lepiej strawne i zdrowsze. Kto z Państwa nie zna kiszonej kapusty? Kto z Państwa nie zna kiszonych ogórków? Wiecie dobrze, że kisić można bardzo wiele. I pietruszkę, i buraczki, i rzodkiewki, i kalafiory, i marchewki. A niektórzy kiszą wiele roślin, robią z nich też octy, kiszą też kwiaty i to wszystko się je. Dlatego, że to wszystko ma niezwykłe wartości lecznicze. A to wszystko dzięki bakteriom kwasu mlekowego. I teraz proszę Państwa, jak to prawidłowo przygotować? Otóż internet jest pełen przepisów, gdzie mówią Wam, po prostu kłamiąc Was w żywe oczy, że enzymy Bołotowa robi się z wody i śmietany kupionej w sklepie. No więc jeżeli ktoś się dał tak nabrać, no to bardzo mu współczuję, ale to jest po prostu Wasza ignorancja, dlatego że każdy, kto by przeczytał książkę Borysa Bołotowa Zdrowie człowieka w niezdrowym świecie, od razu widzi, że enzymy Bołotowa, czyli kwas Bołotowa, robi się wyłącznie z koziej serwatki. I on tutaj dokładnie napisał. Zaraz Wam ten przepis zacytuję, a później sobie tutaj właśnie na wizji zrobimy całe te enzymy. Także proszę Państwa, bardzo króciutki fragmencik. Już Wam czytam. Bierzemy 3 litry serwatki koziej, cukier do zakiszenia, szklankę suszonego lub świeżego pokrojonego ziela glistnika. Ziele umieszczamy w woreczku z gazy i przy pomocy kamieni, obciążnika, kamyków umieszczamy je na dnie słoja. Jeśli serwatka kozia podczas wytrącania się twarogu z kwaśnego mleka przegrzeje się, bakterie mleczne zginą. W takim przypadku do uzyskanej serwatki mlecznej należy dodać troszkę, około jednej łyżeczki kwaśnej koziej śmietany.
W śmietanie zawsze występują zdrowe bakterie mleczne. Najlepiej używać śmietany z koziego mleka. Potem mieszankę należy przechowywać w ciepłym, ciemnym miejscu. Słój przykrywać tylko kilkoma warstwami gazy, aby nie przenikały muszki winne. Czy była tutaj mowa o jakiejś wodzie i śmietanie ze sklepu? Nie, proszę Państwa. Dlaczego kozia serwatka? Otóż w koziej serwatce żyją najsilniejsze bakterie kwasu mlekowego. Czy wiecie, że kozy, jak mają taką potrzebę, to idą i skubią sobie ziele glistnika, zjadają je i nic im nie jest, a przecież ziele glistnika, glistnik jaskółcze ziele, Helidonium majus, to jest właśnie ta roślina, ziele glistnika jest niezwykle trujące, zawiera trujące alkaloidy. Dlaczego kozy czasami mają potrzebę, żeby zjeść coś, co zawiera trujące alkaloidy? Dlatego, że wszystkie rośliny trujące są jednocześnie roślinami leczniczymi i wszystko tylko zależy od dawki. Więc jeżeli koza zje sobie odpowiednią ilość, a koza zawsze wie, jaka to jest odpowiednia ilość tego ziela, no to oczywiście kozy też leczą się z różnych chorób i też zabijają sobie te pasożyty w przewodzie pokarmowym. Także tutaj mamy właśnie glistnik jaskółcze ziele, leży tutaj na tym stole. To jest bardzo popularna polska roślina. Znajdziecie ją niemal wszędzie. Na wszystkich podwórkach, lasach, przy murach ceglanych, przy murach kamiennych. Jest to też tak zwana roślina ruderalna, czyli rośnie po prostu byle gdzie. Byle gdzie. I nie jest prawdą, że glistnik trzeba zbierać na enzymy tylko w maju, kiedy on kwitnie. Nie. Glistnik jest praktycznie rośliną całoroczną. Można go nawet, pamiętam jak kiedyś w listopadzie, już w lesie wszystko pokryło się takim delikatnym lodem, szronem, a ja potrzebowałam świeże ziele glistnika i po prostu spod liści wygrzebywałam jeszcze całkowicie rześkie takie rośliny. Oczywiście mniejsze, bo on później tak przymiera troszeczkę i te liście są mniejsze, ale jeszcze było. Także praktycznie przez cały rok można używać ziele glistnika, a zimą no, korzystamy wtedy z suszonego. Sam Bołotow napisał, że można korzystać z suszonego ziela glistnika, ale oczywiście nie idźmy na łatwiznę, nie bądźmy leniuchami. Jeżeli jest maj, no to nie bierzmy suszonego ziela, dlatego że oczywiście najlepsze enzymy wychodzą ze świeżego ziela glistnika. Więc zbierajmy ziele do naszych enzymów świeże, a nie suszone. I teraz, kochani, jak rozpoznać bardzo łatwo ziele glistnika? Powiem o tym, dlatego że ja już praktycznie od kwietnia dostaję cały czas od Was zdjęcia, przysyłacie mi zdjęcia messengerem i wysyłacie mi zdjęcia wszystkich żółtych kwiatów, tylko nie glistnika. I pytanie jest takie, Pani Barbaro, czy to jest glistnik? I wysyłacie mi jaskier, wysyłacie mi starzec, jakubek, zdjęcia dziurawca nawet, ale to wszystko nie jest glistnik. I teraz, gdybyśmy się uczyli tak jak w latach 70. w szkole, że każde dziecko musiało poznać 80 ziół, to wszyscy by wiedzieli, że jest jeden prosty, niezwykle prosty sposób. Wystarczy zerwać łodygę takiego świeżego, rosnącego ziela. I tutaj na tej przełamanej łodydze występuje natychmiast taki żółto-pomarańczowy sok. W tej chwili tak dobrze tego nie widać, bo to zostało zerwane przed chwilą i to już to, ten sok tutaj zasychł, ale to jest jedyna roślina w Polsce, która wydziela żółto-pomarańczowy sok. Inne też wydzielają biały, na przykład mniszek lekarski, mlecz. Mlecz to jest inna roślina, wydzielają ten sok, ale on jest biały. Natomiast tylko i wyłącznie glistnik ma sok żółto-zielony. Może nie tylko i wyłącznie, bo jest jeszcze taka roślina, która się nazywa... Poczekamy, aż przyleci samolot. Jest w Polsce jeszcze jedna roślina, która też ma taki żółto-pomarańczowy sok i ona się nazywa obrzan Macleya. Ale to jest roślina sadzona wyłącznie na działkach, jest potężna, wysoka, z 1,90 m. Natomiast nią nie spotkacie jej w stanie dzikim. I tylko i wyłącznie glistnik w stanie dzikim, w stanie naturalnym, właśnie po złamaniu wydziela ten żółto-pomarańczowy sok. Ludzie zawsze wiedzieli, że tym sokiem można smarować kurzajki, brodawki. Trzeba było być cierpliwym, smarować wiele razy, właściwie przez cały sezon, kiedy jest glistnik, ale te brodawki i kurzajki bardzo ładnie znikały. I w soku ziela glistnika są trujące alkaloidy. Ale jak się za chwilę dowiemy, bakterie mleczne z serwatki koziej doskonale sobie z tymi alkaloidami radzą. To więc, kochani,
jakie będą nam potrzebne składniki do zrobienia, do własnoręcznego wykonania enzymów Bołotowa. Otóż będziemy potrzebowali 3 litry serwatki koziej. I to pamiętajcie, serwatka kozia musi być nieprzegrzana. Bo czym jest serwatka? Serwatka jest to produkt pozostały po produkcji sera, prawda? Czyli jak się podgrzewa kwaśne mleko, to wiele tutaj gospodyń, gospodarzy wie, że jak podgrzewamy kwaśne mleko, to wydziela się serwatka i powstaje nam ser, prawda? Ścina się ta część białkowa, kazeina i mamy ser, później obcedzamy go na gazie i ten płyn, który nam zostaje, to jest właśnie ta serwatka mleczna. I teraz jeżeli ten płyn zostanie przez przypadek podgrzany do temperatury wyższej niż 40-45 stopni, to te bakterie niestety giną. No i wtedy też jeszcze nic straconego, bo możemy do takich 3 litrów tej serwatki koziej dodać wtedy 1 łyżeczkę kwaśnej śmietany albo jogurtu koziego, czyli tych żywych, silnych bakterii. Ale tu mamy tą serwatkę właśnie nieprzegrzaną i już nie musimy nic dodawać i dzisiaj sobie właśnie te enzymy Bołotowa zrobimy. No to proszę Państwa, mamy ziele glistnika, mamy serwatkę kozią i co jeszcze będzie nam potrzebne? Zwykły biały cukier. I trochę kamieni do obciążenia woreczka. I teraz, jeżeli chodzi o te kamienie. No, Bołotow napisał kamienie, ale jeszcze w innym miejscu, jak sobie poczytacie, to zaznaczył, że najlepszy jest krzemień. Dlaczego? Ponieważ krzemień, jak będzie leżał w tym kwasie, bo tutaj będzie powstawał silny kwas, no to krzemień ma też czasami części wapienne, więc przekaże troszeczkę wapnia do tego roztworu, to się rozpuści w kwasie i przejdzie też troszkę jonów krzemu. A jak nam wiadomo, jony krzemu mają silne działanie przeciwnowotworowe, no bo guzy nowotworowe ściągają do swojego wnętrza cały krzem. Jak już to w latach 50. odkrył i opisał nasz polski lekarz dr Anatol Rybczyński, jak wypraszał wyciętego podczas operacji pacjentowi takiego guza nowotworowego, to po wyprażeniu jedyne co zostawało z niego to grudka czystego krzemu. I zresztą doktor robił z tego taki preparat antynowotworowy, bardzo skuteczny. Oczywiście o tym też nic się nie mówi, nikt nic nie wie, dlatego że ta wiedza została całkowicie ukryta przed nami, żebyśmy się skutecznie nie mogli leczyć. Tak samo jak w przypadku Skaldexu. No więc ja zawsze do tych enzymów, które ja wykonuję, zawsze dodaję krzemienie. Krzemienie własnoręcznie zbierane, to nie jest problem. Idziemy sobie, jak zbieramy zioła, zawsze ja mam torbę na krzemienie i zawsze wypatruję nie tylko roślin leczniczych, ale też ładnych kamieni. I czarne, szare, beżowe krzemienie, wszystko to jest dopuszczalne. Później je rozbijamy na mniejsze kawałki i te krzemienie będą nam służyły właśnie do wyprodukowania tych enzymów Bołotowa. I teraz proszę Państwa, jeszcze będzie nam potrzebny taki oto woreczek. Taki woreczek, to jest mój woreczek, który zawsze używam. Woreczek ten jest uszyty ze zwykłej gazy, czyli tak zwanej opaski dzianej. To się nazywa opaska dziana. Jedna z nielicznych rzeczy, które kupuję w aptece. Opaska dziana, bawełniana taka z takiej tkaniny. Ona musi mieć takie otwory, dlatego że jak my to napełnimy właśnie zielem glistnika, no to ten glistnik musi oddawać te składniki czynne do roztworu. Więc bierzemy taką zwykłą gazę i z tej gazy możemy po prostu złożyć ją na pół i uszyć takiej wielkości woreczek. To nie musi być duże, bo chodzi tylko o to, żeby tutaj w środku znalazły się na dnie te krzemienie, a zaraz nad tym szklanka pociętego ziela glistnika. I później taki woreczek zawiązujemy i będziemy wrzucać do naszego słoja. Ale jak ktoś nie lubi szyć albo nie umie, no to jest jeszcze prostsza metoda. Kupujemy sobie po prostu taką zwykłą gazę jałową. To już jest moja używana. Pokażę Wam, że to nie musi być wcale za każdym razem kupowana nowa jałowa gaza, tylko tą samą gazę można po prostu później wyprać, wyprasować i używać wielokrotnie. Tak samo nasze krzemienie. To nie jest tak, że po wykonaniu wyrzucamy. Krzemienie wyciągamy, opłukujemy czystą wodą. Ja szoruję zawsze solą kłodawską. Potem opłukuję zimną wodą, wysuszę i one służą po prostu przez całe życie. Także jedna taka porcyjka krzemieni, taka dosłownie garść, o, to jest taka moja garść, wystarczy Wam na całe życie. No a gazę oczywiście, jak już będzie brzydka, żółta, czy już Wam się podrze, no to trzeba zmieniać. No więc albo gaza, albo taki z gazy uszyty własnoręcznie woreczek. Tu mamy 3-litrowy słój i teraz przystępujemy do wykonywania tego preparatu.
Więc proszę Państwa, niczego nie trzeba kupować. Ja rozumiem, są na rynku oczywiście wspaniałe bakterie, już gotowe, w kapsułeczkach. Ja nie mówię, że to jest niedobre. To jest bardzo dobre. Oczywiście, że jest bardzo dobre. Ale wiecie dobrze, że w dzisiejszych czasach bardzo wielu ludzi po prostu nie ma na to pieniędzy. Czy oni mają, nie mają się leczyć? Czy oni co, są skazani na śmierć? Na już taką bolesną wegetację? Absolutnie nie. Na nich są te wspaniałe, proste metody. Za grosze dosłownie, za grosze. Podowiedzcie się, ile kosztuje litr koziej serwatki. Glistnik macie za darmo, krzemienie sobie uzbieracie sami. No jeszcze będzie potrzebna szklanka cukru, no. No to też nie jest za duży wydatek. Na ogół cukier mamy w domu. Także zaczynamy. 3-litrowy słój. Najlepiej wyparzony i jeszcze wstawiony do piekarnika, żeby on jeszcze postał chwilę w temperaturze tak 150 stopni, żeby po prostu zginęły wszystkie bakterie, grzyby, które tam ewentualnie są. Wcześniej musi być dobrze wymyty, żeby też nie było żadnego kurzu, więc to jest ten czyściutki słój. Ja go tu przywiozłam, był zakręcony, teraz go odkręciłam i teraz do tego 3-litrowego słoja wlewamy prawie 3 litry takiej nieprzegrzanej koziej serwatki. Tu jest oczywiście serwatka od właścicieli farmy koziej, Koziolek. U nich można to wszystko nabyć, łącznie z produktem, dzięki któremu w ogóle tą serwatkę mamy, czyli kozim serom, które jak wiadomo są najlepsze na świecie i najzdrowsze. Mają też kozie mleko, śmietane i inne wyroby. Więc umieszczamy w tym czyściutkim słoju 3 litry koziej serwatki. Jeżeli mielibyście wątpliwości, jeżeli ktoś wam przywiózł tą serwatkę i nie jesteście pewni, czy serwatka nie była przegrzana, to musicie też zamówić troszeczkę w słoiczku koziej śmietany albo kupić sobie po prostu prawdziwy kozi jogurt, bo tam zawsze wiemy, że są te bakterie mleczne. I teraz słuchajcie, tylko dotąd, dlatego że musi zostać troszeczkę miejsca, na co? Na cukier i nasz woreczek wypełniony kamieniami i glistnikiem. Więc nie wlewamy do pełna. No i teraz proszę Państwa, oczywiście, że cukier biały, sacharoza to jest trucizna, ale w tym przypadku jest on niezbędny. Dlaczego proszę Państwa? No bo bakterie muszą coś żreć. Jak one inaczej mają zrobić swoją pracę? I to już od razu uprzedzam Wasze pytania. Nie, nie może być miód. Nie może być miód. Musi być sacharoza, bo bakterie muszą sobie ten cukier dopiero rozłożyć. Także nie dajemy do enzymów Wołotowa miodu. Tu jest wyraźnie napisane, a zawsze, ale to zawsze, jak chcemy zrobić coś prawidłowo, korzystamy ze źródeł. Jeżeli Wołotow powiedział cukier, to dajemy cukier, a nie miód. Nie ulepszamy przepisów. Pamiętajcie, bo inaczej nie wyjdzie Wam to, co w przepisie. No więc napisał szklanka cukru na 3 litry koziej serwatki. Nikogo nie zachęcam do jedzenia cukru. Też nie jem cukru. Ale do zrobienia enzymów Wołotowa musimy mieć cukier. I zaraz Wam wszystko wyjaśnię i się przekonacie, że po tym procesie, który tutaj zajdzie w słoju, po 2 tygodniach, nie zostanie tu ani szczypta cukru. Otóż wsypujemy do słoja szklankę cukru i teraz takim właśnie przyrządem drewnianym, może być zwykły patyk czy jakaś łyżka, ale pamiętajcie, że to może być używane wyłącznie do mieszania tego. Już nie wolno tym mieszać bigosu ani żadnej zupy. Musimy sobie po prostu kupić na straganie z takimi przyborami drewnianymi taki widelec albo łyżkę, która będzie używana wyłącznie do mieszania tego. Nic innego nie może mieć z tym kontaktu. Bo po prostu nie mogą być na tym bakterie, grzyby czy jakieś inne cząstki. I tym mieszamy aż do całkowitego rozpuszczenia cukru. Mieszamy i co jakiś czas tak stukamy. O, jeszcze się nie rozpuścił. Jeszcze musimy troszkę pomieszać. I nie podgrzewamy tej serwatki, nie. Ona ma temperaturę pokojową. No dobrze, to tutaj teraz ten cukier będzie nam się rozpuszczał, a my w tym czasie przygotujemy sobie ziele glistnika. Nasze krzemienie układamy sobie na środku tej, może ja tak zrobię, a muszę było widać, na środku tej gazy. O. Widzicie, to jest dosłownie garść krzemieni. Ona nie tylko, że obciąży nasz woreczek i on po prostu powędruje na dno,
ale jeszcze właśnie będziecie mieli krzemionkę, którą te krzemienie oddadzą tą niewielką część do tego roztworu. I ten roztwór będzie jeszcze lepszy i jeszcze bardziej leczniczy. No i teraz proszę Państwa, ponieważ sok z glistnika ma właściwości drażniące, no nic dziwnego, przecież tak jak Wam mówiłam, ma bardzo dużo cennych składników aktywnych, no ale są tam też trujące alkaloidy i niektórzy mają po prostu skórę na to wrażliwą. Ja mogę to robić bez rękawiczek, ale pokażę Wam, jak to się robi prawidłowo. Więc zakładamy sobie gumowe rękawiczki na ręce, żeby było porządnie. Teraz nasze ziele glistnika trzeba będzie rozdrobnić. Jak znajdziemy jakieś owady, to trzeba je oczywiście usunąć. Nie będziemy potrzebowali wiele. O, teraz bardzo dobrze widać, jak po przecięciu glistnik właśnie wydziela ten pomarańczowy sok. Tak zawsze poznacie ziele glistnika. Jak urwiecie gałązkę jakiejś rośliny, która wydaje Wam się glistnikiem, bo ma żółte kwiaty, a ten sok się nie wydzieli, to nie jest glistnik. Także ucinamy sobie, może być to ziele razem z łodygami, to wszystko jedno. Chodzi o to, że cała ta roślina ma właśnie w sobie te lecznicze, a jednocześnie trujące alkaloidy. I teraz trzeba to drobno pociąć. Nożyce do ziół albo zwykłe jakiekolwiek nożyce. Oczywiście są umyte wcześniej, czyste. Możemy też mieć, jeżeli będziemy robić większą ilość, bo nasza rodzina będzie potrzebowała większej ilości enzymów bołotowa, no to możemy mieć specjalne nożyce tylko i wyłącznie do cięcia tego ziela glistnika. Tego nie potrzebujemy wiele. Autor napisał szklanka. Szklanka świeżego lub suszonego ziela glistnika. O, w ten sposób się rozdrabnia. I jeszcze raz powtarzam, obojętne w której fazie jest to ziele glistnika. Ono już w tej chwili ma takie strączki z nasionkami w środku, ale ma też kwiaty. O, widzicie, rękawice właśnie pobrudziły się tym sokiem. Gdyby ten sok powędrował na Waszą skórę, no to moglibyście mieć właśnie takie zaczerwienienie i nawet swędzenie skóry, a nawet ból. Na wszelki wypadek dlatego właśnie robimy to w rękawicach. No i teraz tak, odmierzamy szklankę. Może być ta sama szklanka, w którą nasypywałam cukier. Odmierzamy szklankę ziela glistnika. Szklanka świeżego, pociętego drobno ziela glistnika. I teraz tą szklankę ziela wysypujemy albo wsypujemy do tego naszego woreczka z krzemieniami, albo jak mamy taką gazę, pokazuję na tym, bo to jest o wiele łatwiej. Wysypujemy po prostu tutaj na te kamienie. O. Krzemienie na gazie, szklanka pociętego ziela glistnika i teraz zawiązujemy gazę, żeby to wszystko utrzymało się w tym woreczku, w tym materiale. Tak? Zawiniątko już mieści w sobie wszystko. O, już prawie się rozpuścił cukier. Muszę jeszcze chwileczkę pomieszać. Także mieszamy, proszę Państwa. Już bakterie poczuły, że dostały jedzonko, czyli swój cukier. One będą się nim żywić. O, tak. Szklanka cukru rozpuściła się w 3 litrach serwatki koziej bez żadnego problemu. I teraz uwaga, uwaga. Na raz, na dwa, na trzy. Umieszczamy woreczek z krzemieniami i zielem glistnika. No, trzeba troszkę popchnąć. Na bogato. Tak, na bogato. Jest tutaj bardzo dużo. Właściwie to powinniśmy... Tak, tak, oczywiście trzeba im bić brawo, bo te wspaniałe, najsilniejsze bakterie z koziej serwatki znajdują się teraz w tym słoju i zostały właśnie poczęstowane bardzo trującą substancją, czyli alkohol.
koloidami z ziela glistnika. O, nie powinno być tak wysoko, tu nam troszeczkę wyszło tak właśnie, jak to mówicie, na bogato, ale to nic, wy wiecie, że powinno ostatecznie wszystko sięgać dotąd. Także lepiej troszkę tej serwatki mniej nalać i dolać, niż zrobić tak jak ja, no tutaj troszeczkę tak właśnie wyszło, że aż jest do pełna. No nic, wytrzymy sobie ładnie swój. I teraz proszę Państwa, co należy zrobić koniecznie? Podpisać. Zawsze, ale to zawsze, jeżeli wykonujemy jakiekolwiek preparaty, nawet najbardziej naturalne, musimy przykleić naklejkę, na której jest napisane, co się tu znajduje i kiedy to zostało zrobione. Enzymy Bołotowa, pamiętna data, 4 czerwca 2022, czyli nasze spotkanie. Wszyscy będziemy pamiętali. No, teraz już mogę sobie zdjąć rękawiczki, bo nie będę już dotykała ziela glistnika. I naklejamy tą naklejkę na słoju, dlatego że zawsze każdy, kto cokolwiek robi, musi każdy swój słój podpisać, bo później nie pamiętamy. Nawet jak dzisiaj pamiętamy, jutro zapomnimy wszystko, a za 3 dni to już na 100%. Musimy wiedzieć, co się w słoju znajduje i kiedy zostało nastawione. A akurat jeżeli chodzi o kwas Bołotowa, to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz bierzemy czyściuteńką szmatkę. Może być właśnie kawałek starego prześcieradła. Ja tnę prześcieradła, których już nie używam, na takie małe kawałki. To jest oczywiście wyprane, wyprasowane, żeby też żadnych bakterii tu nie było. I przykrywamy, dlatego żeby po prostu no, nie przylatywały muszki od stówki, które uwielbiają smak enzymów Bołotowa i garną się tutaj ze wszystkich stron. I teraz zakładamy gumkę recepturkę. Proszę Państwa, gotowe! Akurat przeleci samolot i zaraz Wam dalej powiem. Tak oto w ciągu 15-20 minut mamy nastawiony najlepszy lek. Nazywa się on enzymy Bołotowa albo kwas Bołotowa. I teraz to musi sobie stać w ciepłym i ciemnym miejscu przez 2 tygodnie. Uwaga, 2 tygodnie, 14 dni, ani jednego dnia krócej. Może stać dzień, dwa dłużej, ale nie może stać ani jednego dnia krócej. Dlaczego? Ponieważ w tym słoju zachodzi pewien proces. I co tutaj się dzieje, kochani? Otóż silne, energiczne, wspaniałe bakterie serwatki koziej, żywiąc się cukrem, fermentują to, co znajduje się w słoju, czyli tą serwatkę kozią, mleczną i to wszystko, co pochodzi z ziela glistnika. I teraz słuchajcie, jeżeli to są trujące alkaloidy, co z tymi bakteriami się dzieje? Jak myślicie? Niektóre z nich giną. Ale te, które przeżyją, to są najsilniejsze, najwspanialsze, najlepiej działające, lecznicze bakterie kwasu mlekowego z koziej serwatki. Czyli zostają takie, no już same, nie wiem, strong women, no nie wiem jak wam to nazwać, żebyście właśnie zrozumieli. To, co przeżyje środowisko trujących alkaloidów glistnika i zostanie później wprowadzone do waszych organizmów, to są najsilniejsze, najwspanialsze, najbardziej lecznicze bakterie kwasu mlekowego. Cała reszta, te słabeusze z deklaki, one zginą. A to, co przeżyje, to jest najsilniejsze i najbardziej lecznicze. I jednocześnie, zobaczcie, one żywią się cukrem. Więc po 2 tygodniach w tym słoju nie zostanie ani odrobinka tej trującej sacharozy. I co? Mamy produkt, który nie ma cukru, ma najsilniejsze bakterie, które, jeszcze raz powtarzam, przeżyły środowisko trujących alkaloidów glistnika i jest to dla nas najlepsze lekarstwo. Najlepsze lekarstwo. I teraz, kochani, jak miną 2 tygodnie i powiedzmy 1 dzień, bierzemy sobie czysty garnek, bierzemy sobie sitko, zwykłe plastikowe sitko, bo to kontaktu z metalem naprawdę nie lubi. Czyli zwykłe plastikowe sitko. Najlepiej w ogóle kupić taki zestaw do robienia enzymów Bołotowa i używać tylko i wyłącznie do tego. Czyli zwykłe plastikowe sitko kładziemy na garnku, na to kładziemy właśnie kawałek prześcieradła czy złożoną w kilkoro gazy, dlatego że będziemy musieli je przecedzić.
i powolutku, ostrożnie zlewamy z tego słoja to, co tam jest. Następnie ręką w rękawiczce albo bardzo dobrze umytą wyciągamy cały woreczek, w którym są już teraz tylko takie zmacerowane resztki tego ziela glistnika i te krzemienie. Kładziemy sobie na czysty porcelanowy talerz albo na miseczkę. Otwieramy ten woreczek. Bierzemy ziele glistnika, jeszcze porządnie wyciskamy resztę tego soku, który tam został. Wyrzucamy tą resztę tego ziela. Krzemienie wyjmujemy, myjemy je dokładnie wodą i ja szoruję zawsze solą głodawską kamienną i później takie wypłukane już krzemienie wystawiam na słońce. Jak one postoją na słońcu, to potem już, jak już są suche, pakuję do woreczka i one sobie leżą i czekają, aż zrobię następne enzymy. Oczywiście ja tych krzemieni mam tyle, dlatego że u mnie po prostu pod ścianą w pokoju stoją same słoje enzymu bołotana, bo zawsze się znajdzie ktoś chory, kto potrzebuje. No, także żeby zawsze było na bieżąco. Jak jedne już pójdą do chorych, to już następne się nastawiają, no bo to 2 tygodnie. Trzeba być przewidującym, prawda? Trzeba ten proces cały przewidzieć, żeby odpowiednio nastawić. Jak już się te skończą, no to już następne muszą być do zlania. Także u nas w domu cały czas unosi się tylko jeden cudowny zapach właśnie tych kwasów bołotowych. No więc przelewamy już to po wyjęciu tego woreczka, po wyciśnięciu wszystkiego, przelewamy przez tą gazę czy szmatkę białą do garnka. I teraz przelewamy ten płyn do butelek ze szkła. Nie muszą być z ciemnego szkła, może być to szkło bezbarwne, przezroczyste. To jest butelka 0,75. I zakręcamy mocno. I teraz po zlaniu ta butelka nie ma stać w lodówce. Jeszcze raz powtarzam, ona nie może stać w lodówce, dlatego że tutaj są żywe, silne bakterie. A jak my stawimy do lodówki, to co się z bakteriami stanie? One nie umrą, one będą dalej żywe, tylko że one się zahibernują. No bo to nie jest dla nich temperatura. Więc stawiamy sobie takie butelki do miejsca ciemnego i chłodnego, czyli na przykład do jakiejś komórki, spiżarni, piwniczki. No dawniej to nasze babcie, czy rodzina, która mieszkała na wsi, miała takie specjalne spiżarenki, prawda, takie komóreczki ceglane, takie ziemianki. No, my tego nie mamy, no to wstawmy po prostu do piwnicy, tam gdzie jest ciemno i chłodno. I ona w takim chłodzie musi się przechowywać. Natomiast porcję, którą będziemy zażywać w danym dniu, przynosimy sobie do kuchni, przelewamy do mniejszej buteleczki, już obojętne jakiej, czy do słoiczka i sobie stoi w temperaturze pokojowej. I co to jest za porcja? Otóż, kochani, nie pijemy od razu szklankami, tylko zaczynamy od dawki 3 razy dziennie po 10 ml. Więc musimy mieć kieliszeczek z podziałką, wlewamy 10 ml enzymów bołotowa i musimy spróbować. Jeżeli to dla nas jest bardzo kwaśne, to rozcieńczmy sobie troszkę wodą. Jeżeli nie, dla większości nie jest wcale bardzo kwaśne, to po prostu wypijamy tak. 10 rano na czczo, oczywiście po wypłukaniu z olejem i umyciu zębów. Drugie 10 powiedzmy między śniadaniem a obiadem. I trzecie około 2 godzin przed snem, gdy już nic później nie jemy. Zazwyczaj no 2 godziny przed snem to już nie powinno się później nic jeść. Więc albo tak, albo po prostu lekko rozcieńczone wodą. Jaki to ma smak? Więc ma to smak kwaśny, no bo sama nazwa wskazuje, prawda, kwas bołotowa. Inaczej enzymy bołotowa muszą być kwaśne. Jeżeli czyjeś enzymy, które kupiliście od kogoś, nie są kwaśne, no to nie są żadne enzymy bołotowe, ani to nie jest żaden kwas bołotowy, tylko to jest jakiś oszukany produkt. Tak samo to, co jest robione na wodzie z tej śmietany kupionej w sklepie plastikowym pudełku i jeszcze w dodatku z aluminiowym wieczkiem. No to sami wiecie, co to może być. Śmietana z krów przemysłowych. Nawet nie wiem, czy to w ogóle może się nazywać śmietaną. A jak się przyjrzycie dobrze tym drobnym literkom, to zobaczycie, że tam jest i odtłuszczone mleko w proszku, i skrobia, a nawet czasami i pszenica, mąka pszenna. Także uważajcie na to. Trzeba robić po prostu tak, jak jest opisane w oryginale. No i teraz ma to właśnie taki przepiękny, taki żółto-zielonkawo-kremowy kolor i wspaniały, taki delikatnie owocowy, oczywiście kwaśny, delikatnie owocowy, ale też taką leciuteńką goryczką smak. I tak ma być, dlatego że właśnie no, ziele glistnika ma tą goryczkę w sobie i to odrobinka tej goryczki zostanie. Natomiast śladu alkaloidów tam już nie ma. No i teraz to był pierwszy dzień. 3 razy dziennie po 10 ml. Można w kieliszeczku wody, leciutko rozcieńczone, ale niekoniecznie. Jak ktoś może, to niech zażywa tak. Dzień drugi, 3 razy dziennie, po 20 ml.
Dzień trzeci, 3 razy dziennie po 30 ml. Dzień czwarty, 3 razy dziennie po 40 ml. Dzień piąty, 3 razy dziennie po 50 ml. I tak po kolei z dnia na dzień dochodzimy aż do 100 ml. Jeżeli chodzi o dzieci, to zatrzymujemy się przy dawce 3 razy dziennie po 50 ml. O maleńkich dzieciach, o leczeniu maleńkich dzieci powiem zaraz oddzielnie. A dorośli dochodzą nawet do dawki 3 razy dziennie po pół szklanki. Tak napisał autor, czyli 125 ml. I w ten sposób leczą się już najcięższe choroby, czyli rak jelita grubego, rak jelita cienkiego, ale nie tylko nowotwory układu pokarmowego. Nowotwory w całym ciele. Czy więc czy to będzie rak piersi? Już znamy kobietę wyleczoną właśnie z raka piersi, z raka jajnika, przepraszam, z raka jajnika właśnie za pomocą enzymów Bołotowa. Znam dużo kobiet, które właśnie mając raka piersi też zaczęły pić te enzymy i też czują się świetnie. Więc oni zażywają 3 razy dziennie po pół szklanki, czyli tak jak właśnie autor tutaj napisał. Jak długo trzeba to pić? Aż do całkowitego wyleczenia. Tego się nie da przedawkować. No oczywiście nie pijemy więcej niż 3 razy dziennie po 125 ml, ale jeżeli będziemy pić według przepisu, to na pewno tego nie przedawkujemy. Dlaczego zaczynamy od małych dawek? Dlaczego nie możemy wypić od razu 3 razy dziennie po pół szklanki? Bo może szybciej będzie, może szybciej się wyleczymy. Oj, proszę Państwa, naprawdę nie radzę. Bo wiecie, co się wtedy dzieje? Wyobraźcie sobie, że w jelitach większości ludzi przez złe odżywianie, przez żarcie ochytne, przez żarcie pszenicy, tych wszystkich bułek, tych wszystkich połączeń właśnie mąki pszennej z cukrem i innych świństw sklepowych, w naszych jelitach nie ma zdrowych bakterii. Nie ma. Nie ma zdrowych bakterii kwasu mlekowego. Tam jest cała flora bakteryjna. Tam jest Shigella, Salmonella, bakterie fermentacyjne. Wiecie dobrze, jak bardzo wielu ludziom się po prostu robi od razu takie wzdęcie, cokolwiek nie zjedzą, odbija im się. No, nie trawią dobrze i mają cały szereg chorób układu pokarmowego. Właśnie dlatego, że nie ma tam zdrowej flory bakteryjnej. Więc jeżeli my zaczynamy zażywać te enzymy Bołotowa, czyli wprowadzamy do naszego układu pokarmowego, do naszych jelit, te najsilniejsze, najzdrowsze bakterie kwasu mlekowego, które przeżyły środowisko trujących alkaloidów glistnika, to co tam się będzie działo? Będzie się tam toczyć wojna na śmierć i życie. Wojna na śmierć i życie, czyli te zdrowe, silne, wspaniałe bakterie, które powinny normalnie, naturalnie w nas być, one będą zwalczały chorobotwórcze bakterie i grzyby, bo przecież w naszych jelitach żyje też mnóstwo grzybów z rodzaju Candida, więc będą walczyły na śmierć i życie, bo tamte tak nie oddają pola od razu, tak o bez walki. Będzie się toczyła wojna. I jak ta wojna się objawia? No? Jak myślicie? Ból, 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 ból. Rewolucja, bulgotanie, odbijanie, biegunki pieniste, biegunki z kawałkami takich jakby obłon, takie coś nawet widzieli ludzie, o, jakby kawałki rękawiczek. Pani Barbaro, co to jest? Ja nie jadłem rękawiczek gumowych, a ja takie coś wydalam. To są, kochani, te błony grzybicze, które przez całe lata dosłownie oblepiały wasze kosmki jelitowe. I te kosmki jelitowe w ogóle nie mogły wykonywać swojej pracy, bo silne, zdrowe kosmki jelitowe muszą fruwać, one muszą być aktywne, muszą poruszać, muszą po prostu wchłaniać te substancje odżywcze. A tam tego nie ma, bo błony grzybicze, ta papka z mąki, z cukru, z tych wszystkich bułeczek, ciasteczek, rogalików, obkleja to, bo niektórzy, wiecie, zaczynają w ogóle dzień od rogalika z marmoladą. Albo takiego rogalika wyjętego z tej takiej plastikowej folii, prawda? No, z kawusią, z mlekiem. No to oni mają po prostu całe jelita obklejone dosłownie tymi właśnie błonami grzybiczymi. I tam nie ma trawienia. Nie ma, no bo jak się wchłonie przez kostki jelitowe, które są przyklejone? A one muszą fruwać, muszą być żywe, aktywne. Więc przez te pierwsze dni toczy się wojna na śmierć i życie. Silne, naturalne, prawdziwe bakterie z serwatki kozi, bakterie kwasu mlekowego, zabiją te wszystkie chorobotwórcze bakterie i grzyby. My to odczuwamy jako bulgotanie, odbijanie, biegunkę pienistą, ze śluzem, z takim odrywaniem się błon. I te pierwsze dni są dla ludzi czasami bardzo nieprzyjemne. Ale to tylko świadczy o tym, proszę Państwa, jakbyście się odżywiali, co byście po prostu do swoich ciał wrzucali. Bo ludzie zdrowi, jak się napiją enzymów Bołotowa, to absolutnie takich ekscesów nie mają. Mają dalej płaski brzuch, żadnych wzdęć, niczego po prostu.
Więc spróbujcie sami, jak to z wami jest. Ale już po kilku dniach te wszystkie objawy pomaleńku ustają. My pomaleńku zwiększamy dawkę. Gdyby ktoś czuł się naprawdę bardzo źle, czyli te objawy oczyszczania będą potężne, no to nie przechodźmy drugiego dnia już do tej dawki 3 razy dziennie po 20 ml, tylko dalej zostajemy po 3 razy dziennie po 10. I jak już nam się troszkę uspokoi, no to zwiększamy dawkę 3 razy dziennie po 20. Znowu mamy te objawy, prawda, oczyszczania. No to 2-3 dni, 3 razy dziennie po 20 i potem zwiększamy 3 razy dziennie po 30. I tak pomaleńku sam sobie to każdy musi regulować. To nie jest tak, że jak ja tak powiedziałam, że tak robimy, z dnia na dzień zwiększamy o te 10 ml, to tak musi być. Nie. Każdy musi się wsłuchać we własny organizm i tak robić, żeby to jemu służyło. Natomiast te objawy na pewno się skończą. Na pewno się skończą te objawy wielkiego wewnętrznego oczyszczania i później będziecie mogli przejść do tej większej dawki. No i później już w celach terapeutycznych zażywa się 3 razy dziennie po 125 ml, czyli po pół szklanki. I obserwujemy z zachwytem, jak wszystkie objawy chorobowe znikają. Tylko oczywiście no, każdy już wtedy musi przestrzegać tej odpowiedniej diety. To już nie wolno tak faszerować się tymi świństwami chemicznymi, tylko musimy się dowiedzieć, czym jest zdrowe odżywianie. Zachęcam was do obejrzenia takiego mojego wykładu pod tytułem Zdrowe odżywianie, medyczne i naukowe kłamstwa. Tam wszystko wam wytłumaczyłam, w tych książeczkach też. No i po prostu już nie zniszczyć tej silnej flory bakteryjnej, która w nas powstanie. My musimy o nią dbać, bo wiecie, że ona co 14 dni się odnawia. Także musi dostawać odpowiednie pożywienie, a w razie czego możemy sobie właśnie ją jeszcze uzupełniać, pijąc te enzymy Bołotowa. To można pić oczywiście całymi latami, ale nie mówię, że każdy to musi pić latami, dlatego że jak my sobie florę bakteryjną odnowimy, to możemy zupełnie zaprzestać picia tych enzymów i po prostu zdrowo i szczęśliwie żyć. Kochani, przeczytajcie książkę. Autor opisał tak zwane cudowne wyleczenia ludzi właśnie za pomocą enzymów Bołotowa. Pamiętajcie, że z silnej, naturalnej flory bakteryjnej pochodzi dosłownie wszystko, wszystko. I stan naszej skóry, i stan naszego umysłu przede wszystkim. Wszystkie te choroby psychiczne, te nerwice, te depresje. Z czego to jest? Z tego, że nie mamy po prostu naturalnych, silnych bakterii w jelitach. Człowiek, który ma silną florę bakteryjną jelit i przyswaja wszystko. A poza tym, co jeszcze takie bakterie robią? One produkują witaminy z grupy B. Jeżeli my nie mamy w sobie witaminy B12, nawet jeżeli ją łykamy w tabletkach, to jest bez sensu w ogóle, bo witaminy B12 i w ogóle witaminy z grupy B mają produkować nasze bakterie. Te bakterie właśnie, te, którymi my zasiedlimy nasze jelita, a nie pochodzące z jakichś tabletek chemicznych, gdzie więcej tam jest chemii, tych wszystkich wypełniaczy i polepszaczy niż tej witaminy. Poza tym to są wszystko syntetyki, a to pochodzi z natury. Bakterie, one nam wyprodukują witaminy z grupy B. Więc tylko zadbajmy o florę bakteryjną jelit. Więc poprawia się stan skóry. Mamy mnóstwo młodzieży wyleczonej za pomocą tych enzymów z trądziku. Mnóstwo ludzi, którzy odzyskali pełnię sił umysłowych właśnie pijąc te enzymy. Oczywiście małe dzieci też mogą to zażywać. Tylko małe dzieci troszeczkę inaczej, a mianowicie kropelkami. Mają zrujnowaną florę bakteryjną jelit. Po pierwsze, po porodach przez cesarkę. Po drugie, po tym, że kobietom się wciska antybiotyki w dniu porodu i tuż przed porodem, okłamując, że mają tak zwany dodatnik GBS. To jest taka wielka ściema, to poświęcę temu cały wykład. Po trzecie, dostają antybiotyki już w szpitalu po urodzeniu, dlatego że zostały zaszprycowane i ta szpryca po prostu niszczy im naturalną odporność błyskawicznie. I się rodzicom później wmawia, że one się, oczywiście takie się urodziły, no bardzo nam przykro. Więc te trzy i w ogóle procedury medyczne, to, że one w ogóle urodziły się w szpitalu, to wszystko powoduje, że malusieńkie dzieci już wychodzą z tego szpitala ze zrujnowaną florą bakteryjną. I im wtedy też możemy podawać te enzymy Bołotowa. Tylko kropelkami w mleku mamy. Więc mama ściąga odrobinę mleka z piersi i daje na początku 2 kropelki 3 razy dziennie w tym mleku, buteleczce albo przez smoczek, czy łyżeczką delikatnie, albo nawet za pomocą strzykaweczki pomaleńku do buźki. Drugiego dnia 3 razy dziennie po 3 kropelki i tak zwiększamy dawkę, aż zobaczymy, że już ta kubka dziecka jest zdrowa
i wszystko jest jak należy. Dziecko nie ma kolek, brzuszek nie jest wzdęty. Także dawkujemy dzieciom po prostu kropelkami i w mleku mamy już takim malusieńkim noworodkom od urodzenia. Pamiętajcie, że to jest produkt absolutnie naturalny i nie ma absolutnie żadnych szkodliwych właściwości. Tylko, tak jak jest w przepisie, musi to stać i fermentować przez 2 tygodnie. Całą resztę, proszę Państwa, doczytacie sobie właśnie w tej wspaniałej książce, z jakich chorób można się wyleczyć i z jakich jeszcze innych roślin można robić tak zwane enzymy i kwasy. Bo glicznik nie jest jedyną rośliną. Ja się skupiłam na tym, dlatego że to są takie kwasy uniwersalne. Natomiast można to robić z kasztana, z miłka, ze skórki od banana. On to wszystko opisał, na co są które enzymy. Także przeczytajcie sobie tą niezwykłą książkę, która jest po prostu kompendium wiedzy. I gdybym ja była ministrem edukacji, to bym natychmiast wprowadziła to jako obowiązkową lekturę już od liceum. A już na uczelniach medycznych to po prostu bym zrobiła z tego egzamin. Maciu, proszę bardzo, podejdź. Proszę. Dziękuję bardzo za wszystko, co pan zrobił. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo wdzięczna, aczkolwiek jest to niepotrzebne, bo wy dobrze wiecie, że ja to wszystko, co robię, to robię po prostu z miłości dla tej naturoterapii i z tej chęci pomagania ludziom. Zobaczcie, że niemal wszystkie przepisy, jakie tylko można, które wam podaję, to są przepisy na środki niemalże darmowe albo bardzo tanie. Czasami jak pokazuję jakieś preparaty, to są to zazwyczaj preparaty polskie i które uważam, że no, muszą być upowszechnione, dlatego że ludzie po prostu nie wiedzą o tym, a powinni. Jeżeli mamy coś już kupować, to niech to będzie właśnie polska rzecz od naszych lekarzy, wyprodukowana przez naszych ludzi, którzy nie zbijają na tym wielkiej fortuny, tylko po prostu robią to też dla ludzi, z chęci niesienia pomocy. Jeżeli macie coś kupić właśnie, to kupujcie od naszych zielarek, które same zbierają. Nauczcie się też sami zbierać zioła. Jest taka cała seria Spacer Zielarski, którą ja prowadzę i nagrywam i umieszczam na moim kanale na YouTubie. Staramy się pokazywać wam właśnie takie polskie, nasze polskie rośliny. Nie ma sensu kupować czegoś z zagranicy, ziół, które rosną gdzieś w Andach, czy gdzieś tam w basenie Morza Śródziemnego. Jak najlepsze rośliny rosną u nas, kochani. Co powiedział ojciec Klimuszko? Dlaczego umierasz, człowieku, skoro w twoim ogrodzie rośnie szałwia? Korzystajmy z szałwii. Po co nam czystek, jak mamy czyścić nam jakieś chińskie zioła, jak mamy szałwię? Także weźcie sobie to do serca, bo naprawdę tutaj, na naszej polskiej ziemi, mamy wszystko, co nam potrzebne, żeby się wyleczyć z najcięższych chorób. I do tego właśnie, do zbierania własnoręcznego ziół, do poznawania was serdecznie zachęcam. I za chwileczkę ja się przebiorę, tylko ubiorę sobie spodnie, chwileczkę odpocznę i za jakieś 15-20 minut, no bo tu wszystko są te godziny ruchome, zbieramy się tam, wychodzimy za furtkę i wszyscy pójdziemy sobie prosto, będziemy już mieli ten spacerek zielarski, pooglądamy sobie rosnące tutaj na tym terenie cudowne polskie rośliny lecznicze. Dziękujemy bardzo, wasi piękność, dla ciebie ogromna, kochane, że jestem z nami. Niesamowite.